Hej, wraz z Sirkiem, witam Was w moim urodzinowym filmiku. DS Team wymyśliłbym z tej okazji narysować swój autoportret, więc postanowiłam stworzyć pracę, która połączy zarówno ten pomysł, oraz to, że wracam do Was z rysunkowymi historiami. Zapraszam do oglądania. Niestety nie dam rady tutaj odpowiedzieć na wszystkie pytania, więc resztę znajdziecie na grupie. Zaczynajmy! Co skłoniło Cię do nagrywania na YouTubie? Chciałam się zmotywować do częstego rysowania, a wiedziałam, że jeśli znajdę tutaj chociaż kilka osób, które będą chciały oglądać moje filmy, to będę bardziej systematyczna. No i się udało, więc dziękuję bardzo. Chodziłaś na jakieś kółka albo zajęcia dodatkowe? Od 6 klasy do 1 czy 2 liceum trenowałam jiu-jitsu, czyli mieszane sztuki walki, a w podstawówce chodziłam na tańce i było zabawnie, bo tańczyliśmy kankana, rock'n'rolla i jeździliśmy z tym na różne konkursy. No, nawet dobrze to wspominam. Najlepszy koncert, na jakim byłaś, to? Każdy koncert jest najlepszy, uwielbiam wszystkie, od tych małych do ogromnych, naprawdę. Ale jeśli mam wybrać jeden, to chyba zeszłoroczny to model. Od kiedy zaczęłaś rysować? Rysuję dosłownie od zawsze, oczywiście nie systematycznie, a szkoda, bo miałabym teraz niezły poziom. A propos tego, wypłynęła kilka razy propozycja, bym pokazała swoje stare rysunki i o nich opowiedziała. I ogólnie więc, jeśli chcecie taki filmik, to dajcie mi znać na dole. Jaka jest Twoja ulubiona pora roku? Wiosna. A to dlatego, że nie jest ani za ciepło, ani za zimno. Można chodzić w samych bluzach i sportowych butach. Obiecałam Wiktorii, że pozdrowię ją, kiedy będę rysowała swój autoportret, więc pozdrawiam, Wiki. Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na resztę pytań, to zapraszam na grupę, link jest na końcu opisu. Jeśli macie jakieś, również tam możecie jeszcze zadać, na wszystko Wam odpowiem. A teraz się z Wami żegnam i widzimy się w rysunkowych historiach. Cześć!